Dzień dobry, nazywam się Alicja Szulc, jestem animatorką kultury i edukatorką cyfrową. Od 4 lat współpracuję z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym, prowadząc warsztaty stacjonarne dla uczniów szkół podstawowych. W obecnej sytuacji nie możemy się spotkać osobiście, dlatego postanowiliśmy przenieść naszą ofertę do internetu i w krótkim filmie zaprezentować Wam, jak samodzielnie przeprowadzić taki warsztat. Dziś opowiem o scenariuszu Globetrotterzy, podróżnicy dwudziestolecia międzywojennego. Jest on częścią większego programu Harosie Niepodległej, czyli cyklu warsztatów łączących wiedzę historyczną z nowymi technologiami, skierowanego do uczniów szkół podstawowych. W tym materiale wideo opowiem Wam krok po kroku o tym scenariuszu, jego kolejnych etapach oraz o narzędziach cyfrowych, które są używane do jego realizacji. Wszystkie narzędzia są oczywiście bezpłatne i dostępne zarówno na system iOS, jak i system Android, na komputer, jak i urządzenia mobilne. Pod tym filmem na dole znajdziecie link do materiałów niezbędnych do przeprowadzenia tego scenariusza. Globetrotterzy, podróżnicy dwudziestolecia międzywojennego, to scenariusz opowiadający o słynnych polskich podróżnikach żyjących w dwudziestoleciu międzywojennym. Jest to opowieść o wspaniałych, odważnych i ciekawych Polakach, którzy przemierzali świat w czasach, kiedy podróżowanie wcale nie było takie proste jak teraz. Ich prace, informacje, które zdobyli o świecie, o dzikich plemionach, o ich kulturach i językach, często służą nam tak naprawdę do dzisiaj. Zaskakujące dla uczestników bywa zobaczenie tego, jak czasochłonne kiedyś były podróże, jak dużo wysiłku wymagały. W dobie dzisiejszej, kiedy jeżeli chcemy zobaczyć jakieś miejsce na świecie, czy zdobyć o nim informacje, wystarczy wyciągnąć z kieszeni smartfona i już praktycznie jedną nogą tam jesteśmy, no to czasami trudno sobie wyobrazić, jak to wyglądało kiedyś. Na podstawie zdobytej wiedzy uczestnicy tworzą interaktywną mapę w aplikacji Google Maps, czyli uczą się, jak wykorzystać nowe technologie w procesie nauki. Zajęcie rozpoczynam od wprowadzenia uczestników w kontekst sytuacji, czyli tak naprawdę sytuacji Polski, jak i świata po I wojnie światowej. Nie ma to jednak formy wykładu. Uczestnicy dostają zadanie, w ramach którego sami muszą te informacje zdobyć. Ich zadaniem jest przygotować post na Facebooka, który będzie opisywał wydarzenie bądź osobę żyjącą w Polsce lub innym kraju w Europie po I wojnie światowej. Taki post musi składać się ze zdjęcia bądź grafiki, z 3 bardzo krótkich, syntetycznych zdań, 3 hashtagów, czyli haseł składających się z 1 bądź 2 wyrazów, które trochę jakby przyporządkowują dane wydarzenie do innego wydarzenia, jakby łączą je, grupują, oraz muszą oznaczyć 3-4 osoby znane, które również można powiązać z danym wydarzeniem. Dla inspiracji pokazuję im projekt 1939 na żywo. Jest to projekt składający się ze strony internetowej i krótkich filmików opisujących moment wybuchu II wojny światowej oraz tych kilku tygodni bezpośrednio po wojnie. Jednak ten opis jest takim opisem, jakby to się działo tu i teraz, na bieżąco, właśnie na zasadzie takich postów czy tweetów wrzucanych w media społecznościowe przez osoby żyjące w tamtym okresie. Kiedy już mamy to podsumowanie i mam takie poczucie, że uczestnicy wiedzą, co się działo w tym okresie, albo przynajmniej kojarzą, jaki to był okres w historii świata i Polski, przechodzimy do kolejnego zadania, czyli już tego kluczowego zadania o naszych podróżnikach. Na początku dzielę większą grupę na kilka mniejszych grup, mniej więcej na 8. No, w sytuacji online można być tak, że każdy uczestnik pracuje samodzielnie. Każdy uczestnik losuje swojego podróżnika. Następnym krokiem jest przedstawienie bazy linków.
Mniej więcej każdy podróżnik ma przyporządkowane dwa linki, gdzie uczestnicy mogą znaleźć informacje na temat jego osoby, jego biografii czy jego podróży. Oprócz tego, że muszą znaleźć informacje na temat danego podróżnika i jego podróży, to również mają za zadanie znaleźć fotografie, które ilustrują tą podróż. Ostatnim etapem jest przygotowanie mapy podróży danego podróżnika za pomocą aplikacji Google Maps. Każdy uczestnik tworzy mapę swojego podróżnika oddzielnie, zaznaczając kolejne etapy tej podróży. Proszę zawsze, żeby każda mapa zawierała przynajmniej 6 punktów i taki punkt musi mieć tytuł, czyli jakby bardzo krótki tytuł sugerujący, co to jest za miejsce, następnie krótki opis tego, co tam się wydarzyło, może co zostało odkryte, plus zdjęcie, które ilustruje ten punkt podróży. Bardzo ważne jest również, żeby powiedzieć uczestnikom, że nie zawsze znajdą archiwalne zdjęcia, bądź czasami te zdjęcia archiwalne mają taką licencję, że nie można ich wykorzystać tak po prostu, tylko trzeba by było dotrzeć do ich autora i zapytać o zgodę. I wtedy wystarczy, że po prostu znajdą nawet zdjęcia współczesne, które ilustrują to miejsce, bądź zdjęcia, które według nich jakoś nawiązują do tego tematu, do tego miejsca i tymi zdjęciami zastąpią te zdjęcia archiwalne. W ramach tych warsztatów korzystam z dwóch aplikacji. Pierwsza dotyczy tego zadania, kiedy uczestnicy mają przygotować wpis na Facebooka i tutaj potrzebna nam jest po prostu zwykła aplikacja do obróbki zdjęć. Muszą oni napisać tekst, te hasztagi i oznaczenia na tej fotografii. I tutaj polecam Pixlr. Nie będę teraz tłumaczyła, jak działa ta aplikacja Pixlr. Ale jak już mówiłam pod filmem, znajduje się link do materiałów, które są potrzebne do przeprowadzenia tego scenariusza i tam znajduje się link do tutorialu, który mówi o tym, jak z tej aplikacji korzystać. W tym zadaniu również ważne jest, żeby podkreślić, że zdjęcia, z których będą korzystać, zdjęcia, które pobierają z internetu, należy się upewnić, że mają właściwą licencję i można z nich korzystać. I tutaj na przykład pokazuję im takie narzędzie w wyszukiwarce Google, gdzie można ustawić licencję, jaką powinny mieć grafiki wyszukiwane przez nas. I to bardzo ułatwia, ponieważ wtedy wyświetlają nam się tylko zdjęcia, z których możemy korzystać. Drugie zadania uczestnicy wykonują w aplikacji Google Maps. To jest aplikacja, którą na pewno większość z Was zna i pewnie często używacie ją do nawigacji czy do odnalezienia jakiegoś miejsca, do którego chcecie się dostać. Jest ona dostępna zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych. Żeby stworzyć swoją mapę, uczestnicy muszą być zalogowani. I jak już mówiłam wcześniej, ja staram się przygotować jedno konto wspólne dla wszystkich na potrzeby tego warsztatu. Proszę ich, żeby się zalogowali i wtedy jakby dopiero wchodzimy do aplikacji. Kiedy jesteśmy zalogowani i wchodzimy na Google Maps, klikamy w menu, a następnie w Twoje miejsca, dalej w mapy, aż w końcu dochodzimy do Utwórz mapę. Za pomocą Dodaj znacznik możemy zaznaczyć pierwszy punkt na mapie. Pojawia się okienko, które pozwala nazwać nam ten punkt, dołączyć zdjęcia i opis. Na górze mamy narzędzia, które pozwalają rysować trasę pomiędzy punktami czy mierzyć odległości. Proszę uczestników zawsze, żeby na tej mapie było przynajmniej 6 punktów, każde, żeby miało zdjęcie i opis. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że skorzystacie ze scenariusza i przeprowadzicie go ze swoimi uczestnikami. Zawsze, kiedy prowadzę zajęcia na temat podróżników dwudziestolecia międzywojennego, to mam wrażenie, że przeżywam po raz kolejny przygodę i dowiaduję się za każdym razem nowych, ciekawych rzeczy o tych podróżach. Pamiętajcie, że na dole pod filmem znajduje się link do materiałów potrzebnych do przeprowadzenia tych zajęć, a także pamiętajcie, że to są aplikacje i narzędzia, które właściwie można wykorzystywać do nauki różnych przedmiotów, do nauki różnych tematów. To jest tylko przykład. Także zachęcam do działania, powodzenia.